Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Valorant i dzisiaj zaczniemy nową serię o nazwie Valorant News. Została ona mi podsunięta przez jednego z, z widzów na, na Facebooku albo w komentarzu. Tak więc chciałbym zacząć taką serię, która opowiada o tym, co się dzieje w świecie Valoranta. Może takie 3, 4, 5 ciekawostek. Nie wiem, jak regularna będzie ta seria. Jak się zachce, to wrzucę. Mam nadzieję, że raz na tydzień coś takiego się pojawi. Dzisiaj mamy trzy takie główne newsy. Pierwszy to jest, że Valorant bije rekordy. Drugie to już jest, że Powstał pierwszy cheat do Valoranta, a trzecie to, że Valorant banuje konta, które, które ludzie chcą sprzedawać po prostu na, na jakichś portalach do sprzedawania. Tak więc jeżeli macie plan sprzedawać te konto, nie róbcie tego. Zaczynając po kolei, pierwsze to jest, że Valorant bije rekordy na Twitchu. Wielu z Was pewnie mogło zauważyć, że było ponad milion widzów. E, oglądających Valoranta, głównie przez to, że były tropione klucze, ale warto też wspomnieć, że wiele osób po prostu oglądało tego Valoranta, bo jest to mega ciekawa gierka i jest duże zainteresowanie. Jeżeli chodzi o dokładne statystyki, to z tego co wiem, było 1,7 miliona oglądających w Valorancie i to jest drugi największy wynik zaraz po innej produkcji Riot Games, czyli po League of Legends, gdzie było 1,74 miliona. Tak więc niedaleko, biorąc pod uwagę jak nowa jest ta gra... To jest to naprawdę bardzo duży wynik i widać, że zainteresowanie Tom Grom jest po prostu gigantyczne. Jeszcze zapomniałem wspomnieć jeden temat, o którym będziemy mówić: to też ile postaci, i ile map wyjdzie, dopóki, dopóki granie będzie live. To też już zostało potwierdzone, zaraz Wam o tym powiem. Jeżeli wr wracamy do, do tego zainteresowania, to e, co, co tam jeszcze? Mam nadzieję, że to zainteresowanie nie spadnie, bo może tak być, że zaniedbają troszkę tą gierkę. Mimo tego, że jest to Riot Games, myślę, że oni tak raczej nie zrobią, bo oni solidnie te gierki wypuszczają. E, można tutaj wziąć pod uwagę Legends of Runeterra albo albo TFT, e, wiadomo, są to gierki bardziej specyficzne nie aż z takim zainteresowaniem, ale dbają oni o te gierki, są regularne update'y, szybko wyszły rankedy, mam nadzieję że rankedy w Valorancie też się szybko pojawią bo z tego co widzę, graczom troszeczkę już się nudzą te normale jednak gra... do wyboru jest kilku agentów, czy tam kilkunastu i, i mamy trzy mapki do zagrania, no i ciągle gramy te normale, tak więc to po czasie może się znudzić. Mam nadzieję, że wypuszczam rankedy, które zostaną zresetowane jak Valorant będzie live. Wtedy to będzie miało sens, jakoś tam rangę sobie ponabijać, żeby było o co grać, bo teraz takie granie o pietruszkę nie za bardzo ma sens. Drugi ten temat, teraz szybko nawinę, to jest właśnie ten... Ile postaci, ile map wyjdzie, do, dopóki ta gra będzie w becie. Z tego, co deweloperzy powiedzieli na Twitterze, tutaj możecie zobaczyć teraz na ekranie, to ma być 14 agentów oraz 4 mapki, o ile się nie mylę. Nie mam tego przed sobą teraz. Co znaczy, że czeka nas na pewno jeszcze jedna mapka i kilku nowych agentów. Jeden agent, z tego, co leakerzy potwierdzili, ma być. Ma tam już kilka nadanych nazw, kilka potencjalnych nazw, nie wiadomo jak będzie w finalnej wersji, ale teraz na ekranie widzicie właśnie te nazwy które, które potencjalnie mogą być tą nazwą, mam władać jakąś czarną mocą czy coś takiego. Model ten postaci też już w jakimś tam stopniu został zatwierdzony. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w finalnej wersji. Dobrze, że wprowadzają kolejnych agentów, będzie świeższa ta gra, więcej, więcej opcji do wyboru. Każda, każdy agent jakoś tam urozmaica tą grę. Myślę, że RAIS bardzo fajnie wyszła. Ten, ten nowy agent, który teraz wyszedł, nowa agentka. Race, bardzo fajnie wyszła, ma naprawdę duży damage. Może to ult jest troszeczkę za mocne, tak jak ludzie wspominają, że, że powinno zostać znerwione. Też się z tym zgadzam. Może AOE powinno być troszeczkę mniejsze, ale agent sam w sobie jest naprawdę solidny. Kolejną wiadomością jest to, że Valorant złapał już swojego pierwszego cheatera. Z tego, co pisali twórcy, to są oni zaskoczeni, jak szybko pojawił się kolejny cheater, co znaczy, że muszą ulepszyć swój system albo albo spodziewać się po prostu więcej cheaterów. Aktualnie nie ma też opcji reportowania graczy za cheatowanie w grze. Myślę, że ta opcja też powinna być jak najszybciej wprowadzona do tej gry, żeby ludzie mogli reportować podejrzane osoby, tak jak to jest w CS-ie. Później jakoś tam mogą oceniać te repo reporty, zerknąć sobie, czy ta osoba faktycznie cheatowała, czy wszystko jest, wszystko jest tak, jak powinno być. Jakiś tam system ocen powinien być. Mimo, że to jest beta, no właśnie po to beta służy, żeby testować takie rzeczy, jak szybko one się pojawiają i i czy można jakoś temu zaradzić? Myślę, że system reportów, tak jak działa on w League of Legends, powinien powstać i powinien on powstać jak najszybciej, z wiadomością, że pojawiają się już takie cheaty, które naprawdę psują gierkę, bo, bo teraz sobie wchodzicie do gry i ktoś was bardzo często zabija, jakieś podejrzane strzały, i nie wiecie, czy to jest, czy to jest legitny gracz, czy, czy ten gracz oszukuje, bo już widzieliście informację, że cheatery się pojawiają. Więc warto, warto by było taki system obronny wprowadzić, mimo tego, że mają tego vanguarda, to jeszcze jeden powinien być, jakieś tam reporty i właśnie review, czy tam sprawdzanie powtórek i ocenianie przez zaufanych graczy, można powiedzieć. Na początek mogliby to być streamerzy, albo, albo ludzie, którzy są partnerami, a potem właśnie rangą, czy też stażem ludzie mogliby oceniać właśnie takie powtórki. Z tego, co mogliśmy zauważyć, to Valorant zaczął banować osoby, które mają kilka kont i chcą je sprzedać na różnych portalach, żeby, żeby sobie z tego po prostu zarobić. Te konta zostały natychmiast usunięte, żeby zrobić miejsce dla ludzi, którzy faktycznie chcą sobie w tą gierkę pograć, a nie po prostu sprzedać ten dostęp. Czyli jeżeli jeszcze nie dostaliście klucza, to nie kupujcie, naprawdę nie będzie warto. Stracicie to konto po kilku dniach i będzie wam smutno, że daliście pieniądze na coś, czego teraz nie macie, a Riot wam tych pieniędzy nie nie zwróci. E, więc oglądajcie dalej te streamy, sprawdzajcie swojego maila, bo był kolejny drop kluczy na mailu. Ludzie, którzy nawet nie oglądali streamów, dostali klucze. E, bądźcie cierpliwi, a, a będzie się opłacało. I to było na tyle, jeżeli chodzi o Valorant News. Jeżeli Wam się taki format podobał, e, taki luźniejszy, to napiszcie w komentarzu, napiszcie też pomysły na kolejne filmiki. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.